Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Doczekaliśmy się w końcu premiery dwóch pierwszych odcinków z serialu o Asoce. Serial, na który bardzo czekałem, bo patrząc po zwiastunach, to czułem, że dostajemy coś naprawdę dobrego, a bardzo chciałem zobaczyć porządną produkcję z Gwiezdnych Wojen po tym, co się stało niestety z trzecim sezonem Mando. Fakt faktem, mamy tylko dwa odcinki jak dotąd, a przynajmniej jak ja to nagrywam, czyli w poniedziałek rano, więc na opinię jeszcze za wcześnie, ale na ten moment czuję, że jest całkiem nieźle i zapowiada się coś solidnego. No i tak jak w przypadku poprzednich serii gwiezdnowojennych, czyli jak już wspomniałem trzeciego sezonu Mando oraz też Andora, chciałem znowu robić omówienia, ale trochę inaczej, bo zamiast po prostu siedzenia i gadania o całym odcinku, co momentami czułem, że to za mało i powinienem się przyłożyć bardziej, to tym razem wezmę z danego odcinka tylko kilka wątków, które bardziej przykują moją uwagę i je postaram się jakoś szerzej i dokładniej omówić, czyli po prostu omówienia w stylu obecnych filmów. I w tym wypadku pomyślałem konkretnie o jednej rzeczy i tą właśnie w dzisiejszym odcinku wezmę na tapetę. Zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że dobrze, no ale to się okaże, także bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. A więc tak, wątkiem z dwóch pierwszych odcinków, który przykuł moją szczególną uwagę, jest wątek pojedynku Sabine z Shin. Mandalorianka bez ukończonego szkolenia i regularnego treningu stanęła naprzeciw najemniczce, no i finalnie przegrała walkę, a do tego na końcu została przebita na wylot mieczem świetnym. Przyznam szczerze, że byłem zaskoczony jak to zobaczyłem, bo nie spodziewałem się tego oraz wiedziałem, że w kolejnych odcinkach Sabine ma się pojawić, więc coś mi się tu nie zgadzało. No i jeszcze do tego odpalam drugi odcinek i Sabine żyje i leży w szpitalu, więc to już w ogóle było dla mnie mega dziwne. No i z automatu nasuwa się pytanie, jak to się w ogóle stało i jak Sabine to przeżyła. No i w sumie szczerze mówiąc mógłbym omawianie tego wątku zrobić w kilku słowach, a konkretnie tych, które powiedział mój grafik Wiz, ale wolę pochylić się nad tym trochę bardziej, bo nie zgadzam się z nim całkowicie. Dla mnie osobiście jest to jedyna rzecz, która mi nie siadła w tych dwóch odcinkach pod względem scenariuszowym. I na wstępie widzę wam zaznaczam, że to co dzisiaj powiem to jest takie moje różne sobie teoretyzowanie co to mogło być, a nie jakieś takie konkretne wytłumaczenie. Po prostu co uważam i co myślę jak to mogło wyglądać. Tak tylko dodaję, bo to jest myślę dość istotne. A więc tak, jak pamiętacie, w Gwiezdnych Wojnach mieliśmy już kilka przypadków, gdy w pojedynku ktoś został przebity mieczem świetnym. Tym, który mi się najbardziej nasuwa, jest pojedynek Qui-Gona z Maulem w epizodzie pierwszym. Ten niestety skończył się śmiercią Mistrza Jedi. A dodatkowo w zeszłym roku został wprowadzony jeszcze większy chaos w tej kwestii, mianowicie pojedynek Vadera z Reavą w Kenobi. Tam trzecia siostra w piątym odcinku również została pokonana w taki sam sposób, jednakże w kolejnym odcinku bez żadnego problemu zjawiła się na Tatooine cała i zdrowa. I to wywołało dość duży problem, ponieważ nie dość, że Reava przeżyła, a nie powinna tego przeżyć, to jeszcze serial w żaden sposób nie tłumaczy tego, jak tego dokonała, a było to na tyle zaskakujące wydarzenie, że fajnie byłoby wiedzieć, jak to się stało. I jedyne wytłumaczenie, jakie można tu przyjąć, to takie, że ciemna strona mocy dodała jej sił i pozwoliła jej przejść tak samo jak Maulowi czy Vaderowi. Chociaż w jej przypadku brzmi to trochę naciąganie, no ale lepsze to niż nic. Tylko, że Sabine nie jest użytkownikiem ciemnej strony, co z automatu ją wyłącza z możliwości użycia tego sposobu, więc pozostaje tylko jasna strona, a więc leczenie mocą, no ale to też odpada, bo nie dość, że nawet nie miała czasu na to, żeby leczenia użyć, bo chwilę po zadaniu ciosu padła na ziemię, to jeszcze nie jest na tyle potężna w mocy, co widać po jej pojedynku z Shin oraz po tym, że wprost jest powiedziane przez Huyanga do Ida Asoki, że widział Jedi o większy potencjał w mocy niż Sabine, oraz też jak wiemy, Asoka nie dokończyła jej treningu, a więc też nie była w ogóle w pełni wyszkolona, także nie może być mowy o tym, że sama się wyleczyła. Ewentualnie, jeśli to wyleczenie w ogóle miało miejsce, to mogła tego dokonać Asoka, no ale nawet w takim wypadku mogła zrobić tylko częściowo, ponieważ do wyleczenia tego wymagane jest wywołanie regeneracji uszkodzonego miejsca, a za pomocą leczenia mocy nie dało się tego dokonać. Czyli nie mogło być mowy o, że tak powiem, załataniu dziury stworzonej za pomocą ostrza miecza świetlnego. Więc z tym leczeniem Asoka mogłaby tylko podtrzymać swoją uczennicę przy życiu na tyle długo, nim dotarła do szpitala i tam dopiero Sabine została uratowana. Pytanie w jaki sposób? I tu moja propozycja jest taka, że została do tego wykorzystana jakaś substancja, która przyspieszała proces regeneracji ciała. Bo wiecie, ciało jest w stanie zregenerować jakieś swoje uszkodzenia, ale to wymaga czasu. A jak mówiłem w odcinku o leczeniu Vadera, z biegiem czasu w świecie Gwiezdnych Wojen technologia się rozwijała, więc jest to jak najbardziej możliwe, że taki środek został już odkryty i działa na przykład na zasadzie zastrzyku albo jakiejś maszyny wpompowującej do ciała, choć nigdzie takie nie było widać, więc bardziej stawiam na pierwszą opcję. I to też tłumaczyłoby, dlaczego nie udało się przejść Qui-Gonowi, po prostu w jego czasach takiej technologii jeszcze nie było, albo po prostu Qui-Gon stracił wolę życia i nie ma co więcej mówić. Także podsumowując, aspekt mocy tutaj kompletnie możemy odrzucić i raczej po prostu najzwyczajniej w świecie technologia rozwinęła się na tyle, że dało się już coś z tym zrobić. I ma to jak najbardziej sens, ponieważ w świecie Gwiezdnych Wojen co chwilę zdarzały się takie uszkodzenia ciała, więc dobrym pomysłem było to, żeby ktoś wynalazł technologię, która pomaga w leczeniu takich przypadków. Nie zmienia to jednak faktu, że jestem trochę zawiedziony, ponieważ tak jak w Kenobi brakuje mi takiego konkretnego wyjaśnienia, jak to się dokładnie stało. Tylko mamy po prostu takie wielkie, cudowne ozdrowienie i cieszmy się tym, że Sabine dalej żyje. Brakuje mi to jakiegoś takiego konkretnego tłumaczenia, a tak jak już powiedziałem, jest to na tyle istotne wydarzenie, że ktoś przeżył przebicie mieczem świetnym, że dobrze byłoby to powiedzieć. Dobrze byłoby podkreślić, w jaki sposób to się stało. Czy doczekam się kiedyś takiego wyjaśnienia? Mam nadzieję, że tak, ponieważ jest to w pewien sposób oszukanie śmierci i fajnie byłoby usłyszeć, że można w Gwiezdnych Wojnach oszukać śmierć nie tylko za pomocą ciemnej strony, ale też w trochę inny sposób.
Przyznam wam szczerze, widzowie, że pierwszy raz tak się zagłębię w jakiś wątek serialu i mam wrażenie, że tak teoretyzując sobie to gada trochę od rzeczy. Ale to, czy gram z sensem, czy nie, to pozostaje wam do oceny, także to już będzie na tyle w tym odcinku. Także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie, co myślicie o tym wątku i w ogóle jak wasze wrażenia po dwóch pierwszych odcinkach Asoki. Po prostu standardowo, tak jak zwykle, podyskutujemy w komentarzach. I wybaczcie też, że odcinek tak później się pojawił, ale trochę u mnie ze zdrowiem było gorzej w zeszłym tygodniu, ale już jest lepiej, więc kolejne mówienia będą trochę szybciej. No i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!